Так naprawdę jest to próba skrócenia do minimum czołówki. Razem z tą niedobrą podkładką, razem z tą ciężką myszą i spróbujemy, ile zabierze procesorowi załadowanie gry. I już. Teraz od razu kierujemy się do wyjścia, czyli najlepiej tędy. Ciężki, ostry harpun. I jak gdyby nie tędy droga, ale gdziekolwiek będziemy jechali, to spróbujemy podedukować, co możemy zrobić od razu za pomocą klawisza B. Nie. Escape. Teraz mamy dostępne tylko escape, czyli spróbujmy jeszcze zobaczyć, co tutaj ciekawego w dialogach. Tak, no i niestety Watson będzie płacił za tusze, które pokiereszowałem. Więc możemy od razu spróbować gdzieś pojechać. Tylko dokąd będziemy jechać? Może spróbujmy jeszcze raz posłuchać więźniów. I teraz w trakcie drogi możemy sobie podedukować. Klawisz B. Tu jednak wybieramy, że jest to pokaz siły. Spróbujmy, co się dzieje, kiedy
делаем и так. Альбо. Так, czyli zakładamy, że każdy z nich jest winny. To nic nie daje. A niewinność powoduje, że desperacka zazdrość się pojawia. No i nic się nie zmienia w związku z tym. Ten pokaz siły nie jest żadną wskazówką. Obaj są niewinni, obaj są winni. Jeden jest winny, jest inny, drugi jest niewinny. A teraz spróbujmy jeszcze czwartą możliwość, czyli załóżmy, że drugi jest niewinny, a pierwszy jest niewinny, a drugi jest winny. I też to nic nie zmienia. Więc te możliwości wyboru nic nie wnoszą do sprawy razem z tym pokazem siły. Spróbujmy wow. W konkluzjach pojawiła się propozycja, że winowajcą jest Hartley. I Hartley jest motyw z Hartleya oraz szczęśliwy rzut. No i teraz może się, to jest podejrzenie i w tej chwili można albo potępić, albo darować winę oraz kontynuować śledztwo. No i teraz załóżmy, zobaczmy teraz, co będzie ze wskazówkami. Nie ma żadnych wskazówek. Escape. No i daleko od escape. Konkluzja. Jak ją zmienić? Najprościej będzie tak. Możliwe, że był to szczęśliwy rzut. Nie. Możliwe, że Harley był za słaby. W tym momencie zbija się ten motyw. A tu się pojawia takie, nie można dojść do konkluzji, ponieważ
twoje wnioski są sprzeczne. W tym przypadku zobaczmy, jakie są konkluzje. No i też się pojawia ta sama ścieżka, tylko tyle, że pojawi się napis TAB, otwórz akta sprawy, co znaczy, że tam coś ciekawego można znaleźć. Szukajmy czegoś u siebie w domu, znaleźć coś u siebie w domu.